mamy ciągłość. Tylko dwie instytucje w Polsce mają ciągłość historyczną. Kościół katolicki i Uniwersytet Jagielloński. Proszę bardzo. A wszystkie inne instytucje powstają, padają, są likwidowane. Państwo u nas padało. No to cóż tu mówić o innych rzeczach. Musimy się nauczyć również ciągłości i stabilizacji. W wrześniu 1939 roku, w wyniku sojuszu dwóch totalitaryzmów, brunatnego i czerwonego, państwo polskie po raz wtóry miało zostać wymazane z mapy Europy. W zamierzeniu agresorów, tym razem bezpowrotnie. Obydwa totalitaryzmy cechował ludobójczy charakter i głęboko zakorzeniony antypolski resentyment. Obydwu przyświecał ten sam cel. Wyniszczenie narodu polskiego, zdławienie jego tradycji i przekreślenie historii. Hitlerowcy czynili to programowo i otwarcie, masowo wysyłając obywateli polskich do obozów zagłady, masowo zabijając w publicznych egzekucjach. Sowieci robili to samo w sposób bardziej zawoalowany, skrywając prawdę za fasadą rewolucyjnych haseł walki z reakcją i wyzyskiem klasowym. I mimo wielkiego wkładu, jaki Polacy wnieśli do zwycięstwa nad III Rzeszą, decyzją zachodnich aliantów Polska stała się częścią sowieckiego imperium. Na niemal półwiecze jedyną zorganizowaną siłą stojącą na straży wartości narodowych i skutecznie przeciwstawiającą się sowietyzacji społeczeństwa stał się Kościół katolicki. Druga wojna światowa bardzo boleśnie dotknęła Kościół katolicki w Polsce. W więzieniach i w obozach koncentracyjnych zginęło wielu duchownych, 6 biskupów, 2030 księży, co czwarty ksiądz tracił życie, po 120 paru kleryków, 230 sióstr zakonnych, też kilkaset braci zakonnych. To była rzeczywiście wielka ofiara, którą Kościół składał jak gdyby dla dobra narodu. Były diecezje polskie, że połowa księży na ziemiach wcielonych do Rzeszy została po prostu wymordowanych. I widać było, że ten Kościół trzyma się ze społeczeństwem. Osobiście nie zostałem przez wojsko radzieckie czy Czerwoną Armię skrzywdzony, dlatego że byłem za mały. Dzieciaków oni na ogół szanowali, lubili. Było to wojsko zupełnie inaczej ubrane. Inaczej ubrane aniżeli nasze polskie, inaczej ubrane aniżeli litewskie, bo ja pochodzę z Wilna i z tym wojskiem też tam po klęsce 1939 roku się zetknąłem. Interesowały na przykład mnie bardzo czerwone gwiazdy, które były na forażerkach albo na czapce. Więc temuśmy się przyglądali.
Oni pozwalali nawet przymierzać te swoje czapki. Kiedy komuniści w 1943 roku zaczęli tworzyć Wojsko Polskie na terenie Związku Radzieckiego, pierwszą rzecz, którą potrzebowali, to musieli szukać kapelana, że wysłali sowieckich paspadochroniarzy, którzy złapali takiego księdza i on tam potem pełnił funkcję przecież kapelana. Ja dopiero zrozumiałem wrogość systemu komunistycznego w stosunku do Kościoła w latach późniejszych nieco, kiedy po pierwsze dowiedziałem się o tych wszystkich dramatach, jakie przeżyli nasi rodacy, którzy zostali zeslani na Sybir, czy do lagrów, czy gdzieś tam pod koło podbiegunowe. Spotkanie Kościoła katolickiego i systemu komunistycznego było niespodzianką dla obu stron. Niespodzianką dla Kościoła, no bo przychodził system totalitarny, okrutny system, który walczył z Kościołem, ale dla przychodzących komunistów Kościół był także niespodzianką i pewną niewiadomą, dlatego że cerkiew była po prostu, głową cerkwi był car i cerkiew była posłuszna państwu. Natomiast tutaj zdawali sobie sprawę, że spotykają się z Kościołem, który ma charakter uniwersalny, który ma stolicę w Watykanie, a nie w Warszawie, i musieli uwzględniać kontekst międzynarodowy ewentualnego konfliktu Kościół-Państwo. Zawsze, od samego początku, Kościół był przeciwko socjalizmowi, przeciwko komunizmowi. Najpierw przeciwko ideologii, przeciwko samej doktrynie. Później także przeciwko systemom politycznym, które na tej doktrynie były oparte. I kiedy w Polsce obejmowali władzę komuniści, świadomość Kościoła opierała się zarówno na encyklice Rerum Novarum, która dawała program pozytywnego przeciwdziałania wpływom socjalizmu, jak i przede wszystkim encyklice Divini Redemptoris, która była ogłoszona w 1937 roku, krótko przed wojną. Ideologia marksistowska w zasadniczych sprawach jest sprzeczna z nauczaniem społecznym Kościoła. Po pierwsze, Kościół głosi prymat człowieka, osoby ludzkiej. Marksizm głosił prymat kolektywu. Kościół głosił zasadę solidarności, a więc współpracy wszystkich ze wszystkimi dla dobra człowieka, dla dobra życia społecznego. Marksizm głosił walkę, przede wszystkim walkę klasy. Kościół głosi zasadę pomocniczości. Marksizm głosił zasadę omnipotencji państwa. Kościół głosi zasadę dobra wspólnego. Marksizm uczył nas, że najwyższym dobrem jest dobro jednej klasy, klasy robotniczej. I od początku było jasne, że nie da się pogodzić nauczania społecznego Kościoła z tą ideologią, która była, zaczynała być dominująca po 1944 roku w Polsce. U schyłku wojny najwyższym autorytetem moralnym i narodowym w kraju był metropolita krakowski książę arcybiskup Adam Stefan Sapieha. To on wzywał generalnego gubernatora Franka do zaprzestania krwawych represji wobec społeczeństwa i Kościoła polskiego. On informował papieża i stolicę apostolską o rozmiarach zbrodni hitlerowskich w Polsce. Z wielkim autorytetem Sapiehy nie mogli nie liczyć się również komuniści. Już w marcu 1945 roku doszło z ich inicjatywy do spotkania generała Roli Rzymierskiego z metropolitą krakowskim. Rozmowa z generałem nie powstrzymała arcybiskupa Sapiehy przed podpisaniem listu protestacyjnego do Bieruta w sprawie masowych aresztowań członków AK i bezprawnego przetrzymywania niewinnych ludzi w więzieniach. Inspirowany przez Sapiehę list był reakcją środowiska krakowskiego na wieść o podstępnym aresztowaniu 16 przywódców państwa podziemnego. Arcybiskup Sapieha przewodniczy pierwszej po zakończeniu wojny konferencji episkopatu, zwołanej na Jasnej Górze w czerwcu 1945 roku. Tworzy organizację Caritas i rozwija szeroką działalność charytatywną.
Misję duszpasterską będzie pełnił aż do śmierci, utrwalając swój wizerunek księcia niezłomnego. Metropolita krakowski, kardynał Adam Sapieha, umiera 23 lipca 1951 roku w wieku 84 lat. Świadczy też o jego autorytecie fakt zaproszenia go na konferencję do Jałty przez prezydenta Roosevelta, który prosił o to Stalina, aby przywiózł do Jałty i aby uczestniczyli w obradach, kiedy one były poświęcone sprawie polskiej, właśnie te dwie postacie. Stalin otrzymał więc to polecenie czy prośbę prezydenta, aby przybyli Sapieha i Witos. Niestety po kilku dniach Stalin zakomunikował wszystkim obecnym na konferencji, że nie posiada adresów obu tych postaci i oni na pewno nie przyjadą. To dzięki temu autorytetowi władze udzieliły zezwolenia na powstanie Tygodnika Powszechnego. Jako pisma dla inteligencji, pisma katolickiego, które miałoby wyrażać opinię katolików i tą opinię formować, wydawanego przez Kościół w tym sensie, że wydawcą w pierwszym okresie była kuria metropolitalna, aczkolwiek od początku nie miał być on oficjalnym organem Kościoła, ponieważ był redagowany zarówno przez katolików świeckich, jak i duchownych. Ksiądz Piłowarczyk, publicysta katolicki przed wojną, zbliżony do księcia metropolity, był w pierwszym momencie redaktorem naczelnym. Pół roku później przekazał mnie tą funkcję. Więc Tygodnik zaczął wychodzić jako pismo w zasadzie apolityczne, bo było oczywiste wobec istnienia cenzury, że swobodnie poglądów politycznych nie będzie można wyrażać. Natomiast uważaliśmy wtedy, że kształtowanie postaw i poglądów katolików w tej sytuacji jest co najmniej równie ważne jak zajmowanie stanowiska politycznego. W lipcu 1945 roku powraca do Poznania z emigracyjnej tułaczki prymas Polski kardynał August Lund. Lada wojny spędził we Francji, gdzie rozwinął działalność informacyjną o gwałtach i okrucieństwach dokonywanych przez hitlerowców w Polsce. Publikował materiały dotyczące prześladowań, wygłaszał przemówienia w Radiu Watykańskim, utrzymywał żywe kontakty z Polonią. Internowany przez Niemców w Lourdes w ostatnich miesiącach wojny, przebywał do wyzwolenia w odosobnieniu. Zaopatrzony w specjalne pełnomocnictwa papieża, prymas Chlond miał teraz kierować Kościołem Polskim w ustroju, którego jednym z naczelnych haseł był wojujący ateizm. Ksiądz Polski nie uciekł, na prośbę swojego rządu razem z tym rządem Polskę opuścił, potem siedział w więzieniu niemieckim, różne miał losy, zwalczali go. No, w rezultacie wylądował przed swoim powrotem do Polski we Włoszech. Odbył zasadnicze rozmowy z papieżem Piusem XII. Miał pozycję tak zwanej legatus natus, czyli szereg spraw zastrzeżonych normalnie do decyzji Ojca Świętego odnośnie do tego terenu było w jego gestii. I jak się konferencja poznańska skończyła 2 sierpnia 1945 roku, to znaczy granice polskie zostały ostatecznie uznane przez wszystkie mocarstwa będące zwycięzcami w II wojnie światowej, to kardynał Chlond wyjął z kieszeni to, co dostał od Ojca Świętego Piusa XII, mianowicie listę z nazwiskami administratorów apostolskich, oni się taki tytuł mieli, mianować ich biskupami mógł tylko papież i potem papież to zrobił. Natomiast ponieważ Chlond nie był papieżem, to z upoważnienia papieża mianował ich administratorami apostolskimi. To słowo apostolskimi jest ważne, że to byli ludzie papieża.
Wraz ze stratą wielkiej części terytorium na wschodzie, Polska uzyskuje w myśl postanowień poczdamskich Górny i Dolny Śląsk, Opolszczyznę, Ziemię Gorzowską, Pomorze, Warmię i Mazurę. Z Zabuga przybywają rodacy, którym udało się przeżyć stalinowskie represje. To oni zasiedlają opuszczone przez Niemców tereny między Wartą, Odrą, Nysą Łużecką a Bałtykiem. Wraz z nimi przybywają do Polski przedstawiciele Kościoła katolickiego, wypędzeni z utraconych diecezji. Są wśród nich arcybiskup metropolita lwowski Eugeniusz Baziak i arcybiskup metropolita wileński Romuald Jałbrzykowski. Rok 1945 był rokiem przełomowym dla całego kraju, dla Kościoła polskiego, a przede wszystkim też dla Lwowa, dla tamtych terenów, dla jego mieszkańców. Konsekwencje tego wydarzenia były daleko idące. Najpierw utrata pod względem kościelnym, utrata metropolii lwowskiej. Metropolii, która istniała od XIV wieku tutaj, prawda? I do tej metropolii należał Wołyń, Głódzk i tak samo diecezja przemyska. Drugi fakt to konieczność opuszczenia stron rodzinnych. Rozpoczęła się wędrówka narodów ze wschodu na zachód, na nowe tereny, do Polski centralnej. A wiemy, jakie są koszty i duchowe, i materialne, i psychiczne takich wędrówek. Przyszli po raz drugi po zwycięstwie już nad Niemcami bolszewicy i wtedy zabrali się bardzo ostro. Naturalnie te wszystkie władze litewskie uciekły, kto zdążył. Natomiast arcybiskupa aresztowano, posadzono go na więzieniu na Lukiszkach. Niemcy nazywali to więzienie Zuchthaus, to znaczy ciężkie więzienie. I tu się zaczęła nowa historia. Wszyscy czuliśmy, że stajemy przed jakąś wielką niewiadomą. Musimy się dostosować do nowych czasów, ale jednocześnie nie stracić całego naszego dorobku i kulturalnego, i duchowego, narodowego, i kościelnego. Arcybiskupowi podobno Stalin powiedział: wybieraj albo na biale na niedźwiedzie, albo do swojej części archidiecezji, która, dziesiąta część archidiecezji, znalazła się w nowych granicach PRL-u. Arcybiskup wybrał tą drugą możliwość, zabrał ze sobą najważniejsze instytucje: kurię metropolitalną, wyższe seminarium duchowne, papieski fakultet teologiczny i kapitułę. Natomiast wydał rozporządzenie do wszystkich księży, że mają być tak długo razem z wiernymi w parafiach, dopóki ci wierni tam będą. Nie wolno, ksiądz ma wyjechać ostatni. Decyzja katolicka stanęła przed takim poważnym problemem. Jak to wszystko zespajać, integrować? I byli ludzie jednostki, no żeby dla repatriantów ze wschodu, które mają swoją tradycję i tak dalej, tworzyć nowe wspólnoty, nowe parafie. I na takiej konferencji ogół duchowieństwa pod kierownictwem biskupa Adamskiego z Katowic właśnie radzono nad tym. I pamiętam ze Śląska Cieszyńskiego taki Ślązak, ksiądz doświadczony, powiedział, porównał sytuację taką, jak gdy dwa potoki czy dwie rzeki się schodzą, jest szum, jest hałas, jest piana, ale kilka kilometrów dalej to już jest jeden potok, jedna rzeka, spokojnie. I powiada, my jesteśmy na tym etapie, kiedy się schodzą te wszystkie potoki ludzi żyjących właśnie z różnych stronach, nieraz w różnej kulturze, w różnych warunkach. I ogół przyjął tę tezę.
władze państwowe, władze partyjne były zainteresowane tym, żeby stwarzać w takiej sytuacji stabilizacji na ziemiach zachodnich, a tym elementem chyba może najważniejszym dla tej stabilizacji to była organizacja kościelna na tych terenach, więc księża polscy, bo tam, jeżeli nie było księdza polskiego, no to ci ludzie, repatrianci jechali dalej, nie zatrzymywali się, pytali się, prawda, czy jest już ksiądz polski. Pierwszym znakiem prawdziwych intencji komunistycznych władz w stosunku do kościoła katolickiego jest jednostronne wypowiedzenie konkordatu, który zawarto pomiędzy Watykanem a Rzeczpospolitą Polską w roku 1925. Jednak wbrew oficjalnemu stanowisku władzy, wbrew wszechobecnej ateistycznej propagandzie, Polacy w znakomitej większości kultywują swe najgłębsze duchowe tradycje i więź z Kościołem. Już w samym tylko roku 1945 święcenia kapłańskie przyjmuje 154 kleryków. Biuro polityczne PPR-u doszło do przekonania, że trzeba szukać jakiegoś, że tak powiem, osłabienia PSL-u i stąd była koncepcja dopuszczenia ewentualnie listy katolickiej. Na Kamionku w Warszawie pod auspicjami księdza prałata Eugeniusza Dąbrowskiego odbyło się kilka takich spotkań na ten temat. Ja tam nie byłem, ale jeden z moich kolegów był, bo ja w tym czasie się ukrywałem. Ostatecznie jednak nastąpił pewien konflikt między, bo tam byli działacze zawieszonego Stronnictwa Pracy i grupy Dziś i Jutro i trochę takich niezależnych działaczy organizacji katolickich. Wiem od kolegi, który brał w tym udział, że Piasecki tam właściwie mówił, że głównym jego celem to jest w przypadku III wojny światowej nie dopuścić do jakieś irredenty tutaj, bo wtedy już naród polski nie przetrzymałby demograficznie nowego kataklizmu po okresie okupacji niemieckiej. Taka była wówczas teza. Chwila, w której komuniści poradzili sobie z Polskim Stronnictwem Ludowym po wyborach w styczniu 1947 roku, gdzie ten główny, dotąd legalny przeciwnik przestał istnieć i Kościół pojawił się, który dotąd stał jakby z boku, no, w roli tej jedynej właściwie liczącej się struktury społecznej w Polsce, niezależnej od władz. I stąd nie przypadkiem w miesiącu, w którym uciekł Mikołajczyk w październiku 1947 roku, zwołano Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego na Radę, na której właśnie omawiano po raz pierwszy bardzo szeroko problem Kościoła i kleru, duchowieństwa. Na tej naradzie dyrektor Departamentu V, który zajmował się właśnie problematyką Kościoła, Julia Brystygierowa wygłosiła obszerny referat, w którym właśnie zarysowała kierunki, główne kierunki pracy resortu bezpieczeństwa w walce z Kościołem. I cały szereg planów, a więc zamierzano przede wszystkim rozbudować sieć agenturalną wewnątrz Kościoła. Była mowa o tym, że należy przeniknąć do kurii, do dekanatów, do klasztorów. Dalej zakładano konieczność ograniczenia zasięgu oddziaływania prasy kościelnej, ograniczenie wpływu księży na organizacje młodzieżowe. I to był ta narada jest jakby takim, można powiedzieć, pierwszym dzwonkiem, który symbolizował czy sygnalizował pogarszanie się stosunków między państwem a Kościołem. Po zawieszeniu tygodnika Stronnictwa Pracy ta grupa weszła i do redakcji Tygodnika Warszawskiego, który powstał w końcu roku 1945, który był z inspiracji raczej środowisk narodowych tutaj uruchomiony. I to pismo, które formalnie redakcję wtedy objął ksiądz prałat Zygmunt Kaczyński, później, jak wiadomo, zakończył życie w więzieniu na Mokotowie, to pismo prezentowało ten nurt taki chrześcijańsko-demokratyczny, co więcej, w przeciwieństwie do Tygodnika Powszechnego, uważało, że jego rzeczą jest
prezentowanie wizji państwa katolickiego, niezależnie od tego, czy ono ma w tej chwili szansę, czy nie, ale jak ma wyglądać porządek społeczny katolicki. To pismo zostało przez władze zamknięte włącznie z redakcją na przełomie października, września roku 1948. Zresztą moja grupa młodzieży, myśmy w tym piśmie wydawali kolumnę młodych. Raz na dwa tygodnie jedna kolumna była naszą kolumną i nas wtedy też zamknięto z oskarżeniem, żeśmy mieli dążyli do stworzenia masowego ruchu katolicko-narodowego, który przy pomocy przy najbliższej III wojnie światowej, przy pomocy armii sojuszniczych miał siłą obalić ustrój Rzeczypospolitej Polski Ludowej. To była, że tak powiem, ta część, która nie weszła w struktury oficjalne. Natomiast już od jesieni roku 1945 zaczęło wychodzić Dziś i Jutro. Pismo wystarał się o to Bolesław Piasecki, dawny przywódca falangi skrajnie narodowo-radykalnej, obozu narodowo-radykalnego. 22 października 1948 roku w wieku 67 lat umiera prymas Polski kardynał August Chlond. Odchodzi na początku jednego z najczarniejszych okresów w dziejach Polski – stalinizmu. Ostatnie wydarzenie, jakie pamiętam sprzed aresztowania w dniu 4 listopada 1948 roku i osadzeniu w podziemiach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, to był pogrzeb księdza kardynała Chlonda. Olbrzymia uroczystość, kondukt prowadzony z Mokotowa, szpitala sióstr Elżbietanek, aż do katedry, no więc ulicą Pułaską, ulicą, później alejami ujazdowskimi, Nowym Światem, krakowskim przedmieściem. Po rozbiciu zbrojnego podziemia, zdławieniu legalnej opozycji i likwidacji niezależnej prasy, przychodzi czas na generalną rozprawę z Kościołem. Wielkim wyzwaniem dla nowego prymasa będzie obrona bytu polskiego Kościoła o tysiącletniej tradycji. Jego najbardziej genialnym posunięciem było to właśnie, że najmłodszego biskupa, najmniej znanego, księdza Wyszyńskiego, najpierw wyświęcił na biskupa lubelskiego, bo przecież on proponował Watykanowi nominację, a później go w sposób stanowczo i jednoznaczny wskazał Watykanowi jako swego następcę. I to wywarło zupełnie zasadniczy wpływ na te następny, najbardziej krytyczny okres w życiu Kościoła w Polsce. Syn ziemi podlaskiej, Stefan Wyszyński, przyszedł na świat w roku 1901. Dorastał w głęboko religijnej i patriotycznej atmosferze. Formację intelektualną i duchową zawdzięczał przede wszystkim Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu, gdzie odbył studia i doktoryzował się. Był czynnie zaangażowany w działania Akcji Katolickiej. W okresie międzywojennym Stefan Wyszyński pracował przede wszystkim w środowiskach robotniczych. Wiele ze swych publikacji prasowych i książkowych poświęcił zadaniom, jakie stoją przed związkami zawodowymi oraz propagowaniu katolickiej nauki społecznej. W swoich pracach zajmował się również praktyką systemu sowieckiego, co dało mu znakomite przygotowanie do kierowania Kościołem pod panowaniem komunistycznej władzy. Był to mniej więcej, o ile dobrze pamiętam, luty 1949 roku, kiedy nowy wówczas prymas Wyszyński miał odbyć ingres do katedry w Gnieźnie. Oczywiście już wcześniej objął funkcję w Warszawie, ale uroczysty ingres do Gniezna miał nastąpić. No i po drodze miał się zatrzymywać w niektórych parafiach, między innymi w Strzelnie. A władze postanowiły mnożyć przeszkody.
Dość powiedzieć, że na trasie między Toruniem a Strzelnem, to jest 66 km, Prymas był zatrzymywany i legitymowany przez milicję 17 razy. Oczywiście spowodowało to ogromne opóźnienie. Władze miejscowe też się wysilały, żeby zrobić trudności, wobec czego na nas, ówczesnych rolników, nałożono szarwark. Mieliśmy wozić kamienie, tylko jedni wozili kamienie z jednego końca miasteczka na drugi koniec, a inni mieli odwozić je z powrotem. Czyli była to całkowicie bezużyteczna robota. Ja odmówiłem i powiedziałem, że nie będę taki uczestniczył w komedii. Ci, którzy pracowali w mieście, akurat mieli masówki zwołane. Głównie szkolenia ideologiczne, czy jakieś takie odprawy większe. Akurat w tym czasie, kiedy miał przyjechać prymas Wyszyński. Ale prymas Wyszyński spóźnił się od wieczy o 3 godziny na skutek tego, że inni gorliwcy robili mu po drodze przeszkody. I akurat kiedy pokończyły się wszystkie szkolenia masówki, no i jak długo można, kiedy już i te szarwarki się pokończyły, wieczór już się zbliża, ciemno było, pamiętam, prymas przyjeżdża. Więc władze wtedy w ostatniej toni wyłączyły elektryczność. Ale okazuje się, że proboszcz był przygotowany. Miał w zapasie kilkadziesiąt pochodni. Proszę sobie wyobrazić. Wrażenie kolosalne. No bo w świetle pochodni tłum ogromny witał prymasa. No i później, ale była i banderia konna, wszystko co, jak trzeba. Nastrój wspaniały, tłum ludzi w kościele. Najskuteczniejszym sposobem na zniszczenie kościoła katolickiego w Polsce miało być rozsadzenie go od środka, podzielenie duchowieństwa i episkopatu i pozbawienie go tym samym wewnętrznej, moralnej, strukturalnej i dyscyplinarnej jedności. W tym celu powołano do życia ruch tak zwanych księży patriotów. Określenie patrioci miało wyróżniać tę część duchowieństwa, która skłonna była wspierać władzę ludową w zamian za przyznanie pewnych przywilejów kombatanckich. W odróżnieniu od pozostałej części, wiernej episkopatowi, którą tradycyjnie już określano jako reakcyjną. We wrześniu 1949 roku, po zresztą wcześniejszych konsultacjach Bieruta na Kremlu, gdzie sam Stalin uznał to za doskonały pomysł, zostaje powołana Komisja Księży Przyzbowit. Ta Komisja Księży Przyzbowit, grupująca początkowo kilkudziesięciu, później stopniowo rosnąca aż do ponad 1000 duchownych, ta komisja będzie od tego momentu bardzo istotnym elementem nacisku na episkopat. Niektórych z tych księży skompromitowano, podsyłano tam damy lekkich obyczajów i wkraczano do domów hotelowych, do pokoi hotelowych, żeby zrobić zdjęcia, nawet jeśli te osoby siedziały. Ale obok księdza wystarczyło potem w prasie wymienić nazwisko tego księdza i tej kobiety i już, prawda, ksiądz był ugotowany, albo mu się mówiło, nie ujawnimy tego, ale ty będziesz z nami współpracował. Był to zwykły, ubecki, policyjny szantaż, w najgorszym tego słowa znaczeniu. To pierwszy element. Kolejnym jest wydany również w 1949 roku dekret o ochronie wolności sumienia i wyznania. Pozoru ten dekret powinien był, przynajmniej w świetle tego, jak był zatytułowany, przyczyniać się do zwiększenia tolerancji religijnej w Polsce. W rzeczywistości jednak znajdowały się w nim zapisy, które były później wykorzystywane właśnie do walki z Kościołem. Wszystkim był tam artykuł, który mówił, że kto wykorzystuje i nadużywa wolność religijną do działalności antypaństwowej, podlega karze więzienia do lat 3. To był artykuł, z którego później bardzo często duchownych, jak i działaczy świeckich skazywano. 23 stycznia 1950 roku z polecenia ministrów, dwóch ministrów, w ciągu jednej nocy odbyły się rewizje wszystkich lokali, biur,
Caritasu. Dokonano to w sposób niesłychanie brutalny, rozrzucając wszelkie akty urzędowe, a nawet były wypadki łamania krzyży w biurach. Caritas był utworzoną po wojnie organizacją kościelną, która zajmowała się pomocą charytatywną. Te nadużycia w Caritasie oczywiście były fikcją, natomiast posłużyły one do rozpętania kolejnej bardzo ostrej nagonki propagandowej, do zwoływania z całego szeregu wieców. Taki największy wiec odbył się na Politechnice Warszawskiej z udziałem premiera Cyrankiewicza, gdzie mocno potępiono Kościół i rzekomo, prawda, jego nadużycia gospodarcze, wykorzystywanie do własnych celów pomocy, którą z zagranicy przysyłano do Polski. Księża patrioci wdzięczni rządowi Polski Ludowej, że z całą bezwzględnością podchodzi do takich ludzi jak Gradolewski, Koszycki, ksiądz Samulski. Odgradzamy się od tych, którzy są już izolowani i nieszkodliwi wyliczeni przeze mnie. Ale odgrodzimy się od tych, którzy jeszcze chcą tę pracę prowadzić i kontynuować. Rząd ma szczere intencje unormowania stosunków między państwem a kościołem w duchu lojalności i rzetelnej troski o dobro publiczne. Rząd nie szczędzi w tym kierunku wysiłków. Wiemy także o tym i mamy tego liczne dowody, że wierzący katolicy i większość duchowieństwa, ogromna większość duchowieństwa uważa, że potrzebne jest właściwe uregulowanie stosunków pomiędzy państwem a kościołem. Cyrankiewicz w swoim wystąpieniu nawet groził, w swoim liście groził tym, którzy kierują instytucją Caritasu, a był tym Sapieha. Sapieha po otrzymaniu listu Cyrankiewicza jeszcze protestował, ale sytuacja stawała się coraz trudniejsza, bo Sapieha w związku z sytuacją na Węgrzech, gdzie odbył się proces i został skazany na dożywocie kardynał Mindszenty, Sapieha w obawie, że może go podobna kara dotknąć i będzie sądzony, zostawił oświadczenie. W razie, gdybym był aresztowany, stanowczo niniejszym ogłaszam, że wszelkie moje tam złożone wypowiedzi, prośby i przyznania się są nieprawdziwe. Nawet gdy one byłyby wygłaszane wobec świadków, podpisane, nie są one wolne i nie przyjmuję je za swoje. Kraków 6 marca 1950 roku podpisał kardynał Sapieha. W sytuacji stale nasilających się ataków na Kościół zabłysnął geniusz prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego, który 14 kwietnia 1950 roku zdecydował się na podpisanie porozumienia pomiędzy rządem Rzeczpospolitej a Episkopatem Polski. Regulacje spornych spraw ujęto w 19 punktach. Rząd miał zagwarantować poszanowanie praw Kościoła. Episkopat zaś lojalność duchowieństwa katolickiego wobec władzy państwowej. Księża mieli wezwać wiernych do współpracy nad odbudową kraju i do wspierania inicjatyw pokojowych państwa. Episkopat zobowiązywał się do podjęcia starań w Watykanie o powołanie stałej administracji na ziemiach zachodnich i północnych. Rząd ze swej strony gwarantował nauczanie religii w szkołach, opiekę duszpasterską w wojsku, szpitalach i więzieniach oraz dalszą działalność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i wydziałów teologicznych w Krakowie i w Warszawie, a także uznawał prawo Kościoła do akcji charytatywnej. Inicjatorem porozumienia były władze ludowe. Im zależało na porozumieniu, bo mieli nadzieję, po pierwsze, że w jakiś sposób wbiją klin między
Stolicę Apostolską i Kościół w Polsce, a po drugie, że wbiją klin między Kościół a chłopów, bo to był okres intensywnej kolektywizacji. I mieli te swoje własne rachumy, a ze strony i kardynała Sapiehy, i prymasa Wyszyńskiego było przekonanie, że nie wolno całkowicie odrzucać dialogu i nie wolno odrzucać całkowicie możliwości jakiegoś porozumienia, bo to jest gra na zwłokę, która może ocalić na jakiś czas no po prostu organizację kościelną. Gdyby to porozumienie nie było zawarte, wówczas należy przewidywać, że to, co się stało 3 lata później, to znaczy internowanie księdza prymasa, mogło się stać już wówczas. Po prostu z grozą należy myśleć, co wówczas byłoby z Kościołem polskim, czyli z narodem polskim, tak to można powiedzieć, który, jak powiedziałem, w tych warunkach, w których nie mógł odzyskać niepodległości przy pomocy zbrojnego działania ani politycznego działania, pozostało mu tylko ten najbardziej głęboki szaniec na zapleczu, jakim była walka światopoglądowa, jako było skupienie się wokół Kościoła. Nie żeby zwyciężyć bezpośrednio w takim czy innym działaniu, ale aby przetrwać i dotrwać do chwili niepodległości. Wywołało to w Stolicy Apostolskiej duże poruszenie. No, pewne relacje mówią nawet, że ówczesny sekretarz watykański, watykański sekretarz stanu monsignor Tardini chwytał się za głowę i mówił, jak to możliwe, że prymas Wyszyński posunął się tak daleko. Jednak w miarę upływu czasu wydaje się, że w Stolicy Apostolskiej dostrzeżono, że nie było to porozumienie błędne, tylko może miało pretensje o to, że nie było w wystarczający sposób skonsultowane z Rzymem. Porozumienie, będące wyrazem ugodowej postawy Episkopatu Polski, nie powstrzymało ataków na Kościół. Wprost przeciwnie. Komuniści aż nazbyt jawnie dawali do zrozumienia, że nie zamierzają respektować zobowiązań zawartych w porozumieniu. Ich celem było całkowite podporządkowanie sobie Kościoła. Z początkiem 1951 roku presja władz na Kościół wzniosła się na kolejny poziom. Zaczęto mianowicie aresztować już lub pozbawiać po prostu swobody poruszania się biskupów. Pierwszym takim biskupem był aresztowany w styczniu 1951 roku pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Watykanu i Stanów Zjednoczonych biskup kielecki Czesław Kaczmarek. Wkrótce potem nastąpiła operacja usunięcia administratorów apostolskich z diecezji na ziemiach zachodnich. Usunięto wówczas 5 duchownych, których władze nie chciały zaakceptować, żądając od władz kościelnych ustanowienia stałej administracji kościelnej. W 1952 roku doszło między innymi do słynnej rewizji jesienią 1952 roku w kurii krakowskiej, gdzie prawda, szukano dowodów również działalności szpiegowskiej, a także nielegalnego handlu walutami, i pod tym pretekstem pozbawiony został urzędu arcybiskup krakowski Baziak. Można powiedzieć, największy proces pokazowy przeciwko Kościołowi w całej historii, większego procesu i o większym rozgłosie właściwie nie było. Władze wiedziały, że piwnicy kurii są pewne dokumenty z Katynia, bo kiedy nastąpiło to odkrycie w Katyniu, to było za czasów okupacji niemieckiej, przedstawiciel kurii, nie, przedstawiciel kapituły krakowskiej zawiedzą kurii, był tam przy odkryciu tych grobów i przywiózł rozmaite materiały, i te materiale były w kurii gdzieś schowane. Władze o tym wiedziały, oni za wszelką cenę chcieli się do tych materiałów dobrać. I jedyną możliwością to było zrobienie procesu, bo proces się łączy ze szczegółową rewizją. I oni taką rewizję przeprowadzili, te materiały, o czym myśmy nie wiedzieli, oni te materiały wszystkie znaleźli. Co do motywacji, nie potrafię powiedzieć, czym się kierowano. Myślę, że szukano pod różnymi kątami różnych rzeczy. Niemniej,
Niemniej, na wiosnę 90 roku, będąc jeszcze podsekretarzem stanu w MSW, ku mojemu dość dużemu zdumieniu przyniesiono i położono na stole koperty, takie normalne, duże koperty, po otwarciu których pierwsza rzecz, jaka taka uderzająca, to był rok 90, czyli kilkadziesiąt lat, prawda? Czyli 50 lat po. Zapach. Zapach, który tylko był porównywalny. Potem w Miednoje widziałem rozkopane mogiły. Otóż ten zapach z tych kopert i z tych szczątków, jakichś zapisków, listów, kalendarzy, jakieś drobiazgi osobiste. Dotyczyło to 7 oficerów z Katynia. Otóż te koperty z tymi świadectwami zbrodni katyńskiej z całą pewnością, bo to udało się stwierdzić, zostały przejęte przez bezpiekę w trakcie rewizji w kurii krakowskiej. Drugi powód to było obalenie legendy księcia metropolity Sapiehy, jako tego księcia niezłomnego. Oni z niego chcieli zrobić po prostu zdrajcę. Tak go przedstawiali na procesie, prawda? Że on się przecież kontaktował z władzami, prawda, jak jeździł do Rzymu, kontaktował się nie tylko w Rzymie z władzami kościelnymi, ale z generałem Andersem, z ambasadorem amerykańskim i tak dalej. Oczywiście to była bzdura i to się zupełnie nie udało i właściwie na tym procesie, na którym jako świadkowie zeznawało dwóch kapelanów, księcia metropolity Sapiehy, właściwie było tak, oni zeznawali bardzo długo, oni byli jako świadkowie doprowadzeni z więzienia. To się kompletnie nie udało. Pokazała się potęga legendy Sapiehy w tej ogromnej hali fabrycznej, do której zwożono autobusami robotników, bo proces trwał 5 dni, od 9 rano do 5 po południu. To były takie pewnego rodzaju ateistyczne rekolekcje, prawda? Zwożono robotników do południa, po południu i tak dalej. Była taka cisza, że słychać było, jak przylatowała mucha. Tych, którzy sprofanowali wiarę, kościoły i suknię duchowną, potępiają miliony wierzących katolików. Wśród nich tysiące księży, uczciwych obywateli i dobrych Polaków. Zapadł sprawiedliwy wyrok. Nie ma pobłażania dla zdrajców ojczyzny, dla zbrodniarzy i szpiegów. Ci przestępcy szpiegowali i mordowali, działali przeciwko narodowi, przeciwko Polsce, w przymierzu z jej śmiertelnymi wrogami. Tego naród polski tolerować nie chce i nie będzie. Także sprawa petycji w sprawie nauki religii, jaką biskupi śląscy wystosowali do władz PRL z prośbą o zaprzestanie po prostu administracyjnego usuwania religii ze szkół, stała się pretekstem do usunięcia 3 biskupów śląskich z ich diecezji. W to miejsce wszystkie te opuszczone miejsca władze starały się jako wikariuszy kapitulnych powołać ludzi należących do księży patriotów, do ruchu księży patriotów. To w większości przypadków się udało, nie zawsze. Na przykład w Krakowie wikariuszem generalnym został ksiądz Job, który bronił interesów kościoła, ale już na przykład w diecezji katowickiej powołanie księdza Bednoża
na stanowisko wikariusza kapitulnego no, było sukcesem władz. W jaki sposób to osiągnięto? Otóż po usunięciu biskupów śląskich po prostu zwołano kapitułę, która miała dokonać wyboru. No, ponieważ pierwszy wybór nie odpowiadał władzom, więc wszystkich członków kapituły wzywano na wielogodzinne przesłuchania do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa, po czym kapituła zebrała się ponownie, znowu nie wybrała odpowiedniego kandydata i dopiero po kilku tego typu no, wyraźnych działaniach o charakterze presji wybrano księdza Bednoża. Ale rząd szedł dalej. Nie udało mu się w pełni opanować diecezji na ziemiach zachodnich, nie udało mu się w pełni rządzić w katowickiej diecezji i nie udało mu się opanować archidiecezji krakowskiej. Więc postanowili zaczynać nie od biskupów, tylko od dołu. Mianowicie wydali w lutym, 9 lutego 1953 roku dekret o obsadzaniu stanowisk duchownych. To znaczy, że nikt nie mógł zostać mianowany proboszczem czy objąć innego stanowiska kościelnego, jeśli władza ludowa tak zwana, czyli komunistyczna, nie udzielała na to zezwolenia na piśmie, kontrasygnaty. No oczywiście było to dla Kościoła nie do przyjęcia, ponieważ była to próba wejścia, władczego wejścia w struktury kościelne. To z punktu widzenia prawa kanonicznego było nie do przyjęcia. I prymas spotykał się wielokrotnie właśnie z Mazurem, Bierutem, Cyrankiewiczem, tłumaczył im to, że panowie stwarzacie sytuację, która mnie zmusi do protestu. Wówczas to prymas zredagował słynny list do Bieruta, który wyliczał wszystkie krzywdy, jakie Kościół zaznał i który kończył się stwierdzeniem, że Kościół się dekretowi nie podporządkuje i że jeśli by miał oddać jurysdykcję kościelną w ręce władz komunistycznych, to poniesie raczej wszelkie konsekwencje. Jest czerwiec 1953 roku, procesja Bożego Ciała. Przy ostatnim ołtarzu, który mieścił się przy kościele świętej Anny, ksiądz prymas ma kazanie. Ludzi jest bardzo wiele. Byłem w pobliżu ołtarza i ulica Miodowa, krakowskie przedmieście w jedną stronę, plac zamkowy w drugą stronę, przepełniony ludźmi. Ksiądz prymas mówi szalenie wolno, ale bardzo spokojnie i próbuje naświetlić sytuację Kościół-Państwo i wysiłki Kościoła zmierzające do porozumienia się z władzą. I kończy swoje kazanie mniej więcej takim powiedzeniem. Jeżeli Państwo chce sięgać ołtarzy i decydować o tym, co Kościół ma robić przy ołtarzach, to na to zgody nie ma. Non possumus. I skończył kazanie. Wówczas jeszcze nie było w zwyczaju oklaskiwanie. Zapadła cisza na placu. Potworna cisza, przytłaczająca cisza. Ja nie jestem tego pewien. Ale kiedy ksiądz prymas odwrócił się do ołtarza, wydawało mi się, powtarzam, wydawało mi się, że spłynęły mu po policzkach krople łez.
księdza prymasa charakteryzowało w jego działalności społecznej, nawet w jego poglądach społecznych, pozostaje w łączności z tym, kim on był, jak go widzieliśmy jako młodzi ludzie. Był to przede wszystkim człowiek w życiu osobistym bardzo skromny, po wtóre był niesłychanie prawy, po trzecie był wyjątkowo pracowity i po czwarte wreszcie bardzo wrażliwy na problemy społeczne, jakie Polska wtedy przeżywała. Był ogromnie wrażliwy zwłaszcza na sytuację robotników. To się dało odczytywać stosunkowo łatwo z jego wykładów. Z jego wykładów, w których mówił również o doświadczeniach zagranicznych, europejskich, ale przede wszystkim chodziło o doświadczenia polskie, których byliśmy także sami świadkami, ponieważ on organizował we Włocławku Uniwersytet Robotniczy, organizował związki zawodowe. Oczywiście, że musiało dojść do konfliktu wtedy, kiedy w Polsce zapanował system taki, na jaki pozwolili alianci, by zapanował.